Na pewno nie było łatwo. Szkoda, że nie strzeliśmy bramki, bo byliśmy zespołem lepszym zdecydowanie. Teraz wygrał defensywnie zdecydowanie, co mi się pojawiło od łodu. I strzelił jedną bramkę więcej wygrania. Czy zimny krwi? Może nie, no, ale wydaje mi się, że troszeczkę precyzji zabrakło i piłka przeciała w bramkę. Nie, myślę, że nie, już wszystko wróciło do normy, wszyscy zawodnicy są zdrowi, także wracają moje powrotku do dyspozycji trenera. Także przepraszam, praktycznie już od tego meczu byli wszyscy dysponowani, wszyscy gotowi do walki. To wydaje mi się, że no, troszeczkę zabrakło właśnie tej precyzji przy tych strzałach. I czy my gubimy kontakty z czołówką? Myślę, że nie, jest jeszcze dużo meczów, także jest wszystko do odgonienia. Nie, no, bez przesady, że komplet. W ogóle się tak zdarzyło, że dwa razy z nami wygrali i dopisałem im szczęście. W tej rundzie są lepsi. Nie, trener nas wyczuwa właśnie na zdecydowanie defensywną grę. Co pokazali właśnie grając od początku. No, praktycznie nie zaszokował nas niczym, bo na wideo żeśmy oglądali dzisiaj jeszcze. Także byliśmy przygotowani. Chciałbym powiedzieć, że akurat tak było, bo praktycznie bodajże sześcioma czy siedmioma zawodnikami się bronili i po prostu wybijali piłkę do przodu i może coś się uda na takiej zasadzie. No akurat im się udało właśnie strzelić tą jedną bramkę i wygrali. Czy receptę? Myślę, że receptą będzie nasza normalna, optymalna gra, także wydaje mi się, że dzisiaj graliśmy też dobre spotkanie, bo mówię, tylko zabrakło troszeczkę szczęścia i precyzji. Będziemy grali swoje, na co nas stać i nieraz pokazaliśmy, że stać na nas na bardzo dobrą grę i zdobywanie dobrych, cennych punktów. Nie, żadnym bohaterem. Tutaj dzisiaj 11 kolegów było również ze mną i tutaj bohaterowie byli na boisku. Wszyscy razem, bo jesteśmy drużyną i nieważne kto strzela bramki, ważne, że 3 punkty jadą do Glicy. No jakoś tak leży nam ta drużyna, ale nie porównujmy pucharu Ekstraklasy do meczu w lidze, wiadomo, tu są inne emocje, inne zaangażowanie. My się cieszymy ze zwycięstwa i nie patrzymy, czy to jest Śląsk, jeździmy do każdego zespołu, żeby grać jak najlepiej i zdobywać jak najwięcej punktów. Dokładnie, mieliśmy właśnie zagęścić środek, bo jak wiadomo, tutaj Śląsk jest naprawdę u siebie dobrą drużyną, ma bardzo dobrych kibiców i niesie ich ta atmosfera. I z tego, co tutaj mi panowie mówili, to nie przegrali jeszcze u siebie, no, ale dzisiaj my wyszliśmy zwycięstwo ręką. Pamiętam, no to jest historia, wtedy Paweł Maciasz strzelił, no zdarzają się takie mecze, na 100 lat, trafiło na nas, no ale to już jest historia, dzisiaj się liczy to, co jest dzisiaj. Ja pamiętałem, no, będę do końca życia pamiętał ten mecz. No ale to już gram w piaście kibicalnym w motorze i tutaj chcę zdobywać jak najwięcej bramek i punktów. Nie można tak powiedzieć, że źle nam się grało na wyjazdach, bo jak wiadomo każdy mecz gramy na wyjeździe. I no jak wiadomo tutaj na obcych boiskach niesie publiczność, swoje obiekty, tutaj każdy jest zdeterminowany na własnym stadionie. Ale dzisiaj wyszliśmy zwycięstwo ręką i to się liczy. No, oczywiście, tutaj jak wiadomo jeszcze chyba mamy Śląsk Wrocław tutaj we Wrocławiu. No nie bylibyśmy profesjonalistami, jeśli nie przykładalibyśmy się do każdego meczu, czy to jest Puchar Ekstraklasy, czy Puchar, czy Liga. No walczymy z każdym przeciwnikiem na 100% i nie odpuszczamy nic.
90 minut. Ja strzeli jedną bramkę więcej, a nas przegraliśmy. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest zaszwankowało. Na pewno, no, tak jak powtarzałem wcześniej, no, gdzieś tam Piast grał skomasowaną obroną, w zasadzie 10 ludźmi się bronił. Cofnięty na 20 metrów od swojej bramki. Ciężko było cokolwiek skonstruować. Gdzieś tam na bokach, czyli naszą mocną do tej pory stronę, podwajali, potrajali. Ciężko było cokolwiek skonstruować. Myślę, że nawet dosyć niewiele sytuacji stworzyliśmy jak na nas. Przeprowadzili jedną, w zasadzie niewiele kontr było, no ale jedną z tych kontr przeprowadzili, strzeli bramkę. To szkoda. A ciężko powiedzieć, no i ja gdzieś tam też na pewno za wysoko wyszedłem do bocznego pomocnika bodajże, który, bocznego obrońcy czy pomocnika, który gdzieś tam zabrał się z tą piłką, wrzucił ją, a później nie wiem co się działo, tam Mariusz Pawelec chyba tam... Było duże zamieszanie. Widziałem tylko, że na pewno jeden zawodnik Piasta dotknął piłki ręką leżąc, który pośliznął. Sędzia nie zareagował, drugi dobił chyba i było 1-0. No, wszędzie jest ciężko. Na Lechu Poznań wskazywali na porażkę, tutaj nas wskazywali na zwycięstwo. To jest ciekawa domena mediów, że w zasadzie przed meczem dzisiaj też słyszeliśmy, że już powinniśmy wygrać 3-5-0. Okazało się, że nie, że to jest piłka, to na boisku gdzieś tam wszystko weryfikuje się i przed Lechem nas skazywali na porażkę 3-5-0, zremisowaliśmy, a mogliśmy wygrać. Dzisiaj przegraliśmy. Z czego to wynika? Mam pojęcia, no, tak się zazwyczaj jest, że ci lepsi przeciwnicy grają piłką, wychodzą wyżej, jest łatwiej gdzieś tam grać z kontry, każdemu polskiemu zespołowi. Jak się konstruuje atak pozycyjny, wiadomo, że jest ciężej. No i dzisiaj tak to wyglądało, niestety nie udało nam się.